Dzień dobry. Jesteśmy 1200 metrów w prostej linii do płyty lotniska Modlin. I zaprezentuję Państwu działkę usługową, która może stać się miejscem pod Waszą inwestycją. Działka znajduje się w miejscowości Nowy Modlin, która jest fantastycznie położona pod względem logistycznym. Teren oddalony jest o jedynie 1 km od drogi krajowej nr 62, łączącej się bezpośrednio z trasą szybkiego ruchu S7, która to jest oddalona o 6 km. Do północnych granic Warszawy w Białołęce i na Bielanach jest odpowiednio 24 i 26 km. Należy zwrócić uwagę na bliskość portu lotniczego w Modlinie, który znajduje się niecałe 6 km po drogach publicznych, czyli 8 minut samochodem, a sama płyta lotniska oddalona jest wręcz o 1200 metrów w linii prostej od tej nieruchomości. Stanowi to o ogromnym potencjale tej nieruchomości pod współpracę właśnie z lotniskiem, na przykład w zakresie cargo. Najbliższa okolica nieruchomości to głównie obiekty usługowe i niska zabudowa jednorodzinna, natomiast cała strefa wokół Nowego Dworu Mazowieckiego obfituje w rozliczne obiekty logistyczne i usługowe. Sprzedawana nieruchomość składa się z następujących 5 działek. Działka nr 29/5, która ma 3868 m2, działka 29/2, 3500 m2, działka 29/3, malutka działka 66 metrów oraz działka nr 30/1108. Te działki podlegają pod plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego 5U/MN. Wymiary łącznego prostokąta stanowiącego tą część nieruchomości to 81,7 m szerokości na 104,5 m głębokości, licząc od południowej drogi. Łączna powierzchnia tych działek pod planem 5UMN wynosi 8,5 tysiąca metrów. Do tego dochodzi pasek działki 29/7 o powierzchni 2176 m2 pod planem 3MN/U. Ta działka ma wymiary 20 metrów szerokości na 104 długości, ale licząc od wschodniej drogi. Łączna powierzchnia całej nieruchomości w księdze wieczystej wynosi 10 718 m2. Na dolnej krawędzi działki znajdują się dwie oddzielne bramy wjazdowe. Kolejny potencjalny wjazd na działkę ulokowany jest na jej wschodnim boku poprzez właśnie tą wąską działkę 29/7. W okolicach prawej dolnej bramy na słupie znajduje się spora stacja energetyczna trafo, która zapewni niezbędną dostawę prądu pod nową inwestycję. Na środku działki 29/2 znajduje się niewielki staw, który może pełnić funkcję przeciwpożarową. Obecnie na działce znajduje się kilka budynków. Największy z nich jest na działce nr 30, na prawo od niego jest mały budynek pompowni. Na tyłach działki 29/2 znajdują się obecnie blaszane magazyny. Wszystkie te obiekty zapewne będą podlegały wyburzeniu podczas realizacji procesu inwestycyjnego. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki zabudowane głównie domami jednorodzinnymi. Do zachodniej granicy działki przelega pięknie zagospodarowany plac zabaw i boisko. Do wschodniej natomiast nieduże działki z budynkami mieszkalnymi. Na działkach jest bezpośredni dostęp do mediów ulokowanych w obydwu drogach przylegających do nieruchomości. Jest prąd, który już jest doprowadzony do działki, woda również na działce nr 30, a w ulicy gaz, kanalizacja i światłowód. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą, w skład której wchodzi 5 wymienionych w ofercie działek. Właścicielem jest spółka Prawa Polskiego, reprezentowana jednoosobowo przez prezesa zarządu. Dział trzeci zawiera jedynie dwie służebności przesyłu na rzecz PGE. Dział czwarty, czyli hipoteka bez żadnych obciążeń, kredytem czy pożyczką. I dla nieruchomości posiadamy zarówno wypis i wyrys z rejestru gruntów, wypis z kartoteki budynku oraz w opracowaniu operat szacunkowy. Dla obszaru czterech głównych działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowy Modlin o symbolu 5U/MN, dla którego obowiązują następujące ustalenia. Po pierwsze,
Przeznaczenie podstawowe to nieuciążliwe budynki usługowe i magazyny. Po drugie, maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy to 0,8. Po trzecie, powierzchnia zabudowy 40%. I dalej, wysokość budowli maksimum 9 metrów, maksymalnie dwie kondygnacje naziemne i jedna podziemna, a to wszystko przy zachowaniu minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 40%. Analizując powyższe parametry, dla tych czterech działek istnieje możliwość uzyskania maksymalnej powierzchni całkowitej obiektu około 6833 m na dwóch lub trzech kondygnacjach przy maksymalnej powierzchni zabudowy 3416 m2. Jak pokazuje przykładowa grafika, jednym z wielu rozwiązań może być hala magazynowa około 2800 m2 i budynek biurowy około 600 m2 wielokondygnacyjny. Dodatkowo działka 29/7 oferuje możliwość ulokowania dodatkowego budynku biurowo-mieszkalnego o powierzchni kilkuset m2 zgodnie z oznaczeniem 3MN/U w planie. Nowy Modlin. Więc może nowa inwestycja. Jeżeli widzicie Państwo potencjał tej działki dla Waszego biznesu, czy to związany ze współpracą z lotniskiem Modlin, czy też szerzej z prężnie rozwijającą się strefą wokół Nowego Dworu Mazowieckiego, proszę do mnie dzwonić, choćby teraz, i porozmawiajmy o szczegółach.